Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiemy, że z powodu epidemii koronawirusa coraz więcej osób spędza więcej czasu w domu. Ponadto podczas lockdownu prawie co drugi Polak doświadczył kryzysu psychicznego i fizycznego oraz przemęczenia. O tym, czy Polacy są zadowoleni z życia seksualnego podczas pandemii, porozmawiamy dziś z profesorem Michałem Lwem Starowiczem, psychiatrą, seksuologiem, kierownikiem kliniki psychiatrii CMKP. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jak izolacja wpłynęła na życie seksualne Polaków? Właściwie, no, jeżeli mamy się odwołać do takich badań populacyjnych, to jedyne z danymi bardziej reprezentatywne badanie zostało wykonane przez profesora Zbigniewa Izdebskiego i dotyczy ona oceny zarówno związku własnego samopoczucia, jak i aktywności seksualnej. I wynika z niego, że około połowa Polaków jest zadowolonych ze swojej aktywności seksualnej w tym czasie, oraz że 2/3 ocenia, że nie zaszły w ich związkach istotne różnice. Około 1/5 mówi o tym, że związek nawet się umacnia, a mniejszość o tym, że są tego typu problemy. To jest perspektywa badań populacyjnych. Ja z kolei jako klinicysta mam oczywiście troszeczkę inne spojrzenie, ponieważ do mnie z założenia trafiają osoby, które doświadczają rozmaitych problemów i tak jak już pani redaktor na wstępie wspominała, chociażby duża ilość osób doświadcza rozmaitych kryzysów zdrowia psychicznego w tym okresie, a te również w jasny sposób przekładają się na problemy w życiu seksualnym. No właśnie, izolacja jest szczególnie trudnym momentem dla osób, które przechodzą kryzys, którym nie układa się w związku. Może to doprowadzić do różnych agresywnych zachowań. Czy orientuje się pan, czy podczas pandemii dochodzi do przemocy seksualnej i jak często do niej dochodzi? Istnieją takie sygnały, że okres pandemii w ogóle wiąże się ze większą ilością tak zwanej przemocy domowej. Ta przemoc może dotyczyć oczywiście również aktywności seksualnej, być pośrednio bądź bezpośrednio powiązana. Natomiast brakuje nam faktycznie bardzo wiarygodnych raportów na ten temat. To jest też w ogóle trudny obszar do badania, dlatego że ocenia się w ogóle jako takiej przemocy seksualnej, że znacząco ponad 90% czy nawet 95% tego typu przemocy jest dokonywana w domu. To nie są osoby nieznajome na zewnątrz, bo oczywiście takie sytuacje są, zdarzają się napaści seksualne, jednak większość przemocy seksualnej jest oznaczana jako przemoc ze strony bliskich osób, w związkach, w zaciszu domowym i ona jest bardzo trudno ujawniana, ponieważ nadal zdecydowanie bardzo znacząca większość tego typu sytuacji pozostaje niezgłaszana. Panie profesorze, i tu jeszcze to warto jak dodać, to jak warto zatem dodać, że przeciwdziałać przemocy seksualnej? Jak przeciwdziałać przemocy? No tak, przede wszystkim co ma zrobić ofiara? Jakakolwiek forma przemocy podlega zgłaszaniu. Przemoc seksualna bywa szczególnie traumatyzująca, natomiast no, jakościowo zalicza się jest traktowana też w tożsamy sposób z innymi rodzajami przemocy i chociażby taką formą zgłoszenia jest niebieska linia, zakładanie niebieskiej karty, zgłaszanie na tego typu sytuacji na policję, ale przede wszystkim też warto pomyśleć o tym, że chociażby w warunkach pandemii, w parach, które doświadczają różnych konfliktowych sytuacji, przemoc wynika z eskalacji konfliktów i warto przede wszystkim przeciwdziałać przemocy, przeciwdziałać tej eskalacji napięć i korzystać na przykład z wspomagania terapią czy różnego rodzaju mediacji dla związku. Tego typu formy wsparcia również są dostępne online. Są też różnego rodzaju formy dodatkowe, telefony, linie wsparcia kryzysowego, gdzie można uzyskać też takie praktyczne informacje, gdzie, w jaki sposób poszukiwać pomocy, czy w przypadku, kiedy ta przemoc no, też dotyczy dzieci, czy molestowanie seksualne dzieci, chociażby Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
No i również w ramach centrów zdrowia psychicznego, które w części regionów działają, są takie punkty zgłoszeniowo-konsultacyjne, którym można się zgłaszać w różnych sytuacjach kryzysowych. Dla siebie tam też jest oferowana pomoc psychologa, w razie potrzeby lekarza, i też można różne informacje uzyskać. Czy podczas pandemii zwiększyło się zainteresowanie pornografią w sieci? Jak to wygląda? Tak, ocenia się, że ten taki ruch na stronach pornograficznych wzrósł w okresie pandemii. Więcej osób faktycznie w sytuacji lockdown czy kwarantanny domowej sięga po tego typu materiały. Też w przypadku osób będących żyjących samotnie, nie będących w związkach, takie aktywności autoerotyczne i wykorzystanie pornografii w tej sytuacji wzrasta. To też dla osób z kolei, które mają skłonności do takiego kompulsywnego korzystania, kompulsywnej aktywności, kompulsywnych zachowań seksualnych, tego typu formy zachowań mogą narastać w okresie pandemii, mogą stwarzać coraz większy problem. Aczkolwiek mogą być bardziej utajone, ukryte, ponieważ często tak bardzo nie kolidują z codziennymi obowiązkami dla osób, które faktycznie dłuższy czas pozostają w domu, czy na przykład mają mniej zadań. Panie profesorze, na pewno pan przeprowadza wiele rozmów z pacjentami i chciałabym się w związku z tym zapytać, w których grupach wiekowych podczas pandemii wzrosło zainteresowanie seksem, uprawia się go częściej? Czy to zwiększyło się wśród osób młodych, starszych? Jak to wygląda? Znaczy, obserwacje kliniczne nie powinny się przekładać na uogólnianie wyników do populacji, czyli jakby to byłoby takie naukowo niepoprawne, ponieważ tego typu wnioski możemy czerpać głównie z badań populacyjnych. Natomiast moja perspektywa jest taka, że aktywność seksualna przede wszystkim w sytuacji większej izolacji i kwarantanny sprzyja parom będących w stałych relacjach, i w przypadku takich związków, które na co dzień właśnie nie miały dla siebie czasu, były bardziej zaabsorbowane różnymi innymi obowiązkami i pracą, szczególnie takich, których nie są zaangażowane w obowiązek szkolny dzieci, który teraz się odbywa dla większości w końcu też w formie zdalnej. Czyli takie pary, które mogą troszeczkę zwolnić w tym pośpiechu, zaczynają się koncentrować na jakości relacji, na spędzaniu czasu we dwoje, i to też sprzyja zwiększeniu aktywności seksualnej jako taki pierwszy impuls tego zmienionego trybu życia związanego z pandemią. Kolejnym mechanizmem, który nastaje z czasem, może być z kolei taka pułapka monotonii czy rutyny, powtarzalności, i wtedy ta aktywność może spadać, i tutaj jest to wyzwaniem dla takiej otwartości, umiejętności rozmawiania na temat seksu, urozmaicania go, poszukiwania różnych sposobów spędzania razem czasu, czy zwyczajna umiejętność takiego ciekawego spędzania czasu ze sobą w domu, kiedy niewiele można korzystać z tych urozmaiceń, które oferują nam, które są oferowane na zewnątrz. Panie profesorze, a co mógłby pan doradzić osobom, parom, które przechodzą kryzys podczas epidemii koronawirusa? Co powinny zrobić, aby wzmocnić swój związek? Taka sytuacja może być wyzwaniem, ponieważ te pary zwykle spędzają ten czas ze sobą znacznie częściej niż było to w okresie przed pandemią, a więc potencjalnie sytuacji konfliktowych czy takich konfrontacji może być więcej. To jest wyzwaniem dla bardziej aktywnego, intensywnego pracowania nad komunikacją w związku, umiejętnością wypracowywania różnego rodzaju kompromisów czy wyznaczania sobie celów. I no, oczywiście oczywistym zaleceniem w takiej sytuacji, jeżeli się nie udaje tego osiągnąć samodzielnie, jest zgłoszenie się po prostu na terapię. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję.